na teraz czas zająć się nie tylko naszą kampanią, ale także relacjami między Polską a Ukrainą. Relacje znalazły się od kilkunastu już dni w poważnym kryzysie. Pytanie, czy Warszawa ma pomysł, jak z tego kryzysu wyjść, jak dalej prowadzić politykę wobec Kijowa. Naszym gościem Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisał pan tekst całkiem niedawno, 3 października, o tym, że trzeba zredefiniować, przemyśleć nasze relacje z Ukrainą. Jaki teraz powinien być paradygmat tych relacji, jakie powinny być takie warunki i pola myślowe, w których powinniśmy się poruszać, myśląc o współpracy z Ukrainą? Kluczową tezą tego tekstu jest to, żebyśmy przeszli na logikę transakcyjną, czyli taką logikę, która opiera się na zasadzie, jeżeli ja ci coś dam, to coś od ciebie oczekuję. Takiej polityki myśmy do tej pory nie stosowali. Nie stosowaliśmy z naturalnych przyczyn. Sam początek wojny był takim szokiem, że nikt się nie zajmował wtedy polityką, tylko w zasadzie jakby ogromną pomocą humanitarną, wsparciem i ukraińskiego państwa, i ukraińskich uchodźców. Naturalne było to, że powinniśmy wtedy mobilizować wszystkie nasze zasoby do tego, żeby wspierać Kijów, dlatego że w tamtym czasie nie było wiadomo, czy Kijów się w ogóle obroni, czy nie będzie tak, że na granicy ukraińsko-polskiej będą stały rosyjskie wojska, więc jakby każda pomoc i to szybko była na wagę złota. Ale w miarę rozwoju sytuacji wojennej zmieniło się jakby kilka rzeczy. Znaczy, po pierwsze, jest rzeczą już dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że pewną, ale wysoce prawdopodobną, że Ukraina swoją państwowość obroni, a tak naprawdę wojna dzisiaj dotyczy raczej zakresu terytorium, które będzie kontrolować, jest oczywiście możliwości rozwojowe. I dalej oczywiście jest to tragiczna wojna, w której ginie mnóstwo ludzi, więc jakby nie chcę zabierać jakby niczego z tragizmu sytuacji Ukrainy, ale dzisiaj nie wydaje się, żeby te rosyjskie wojska na granicy ukraińsko-polskiej jakby były na dzisiaj realne, bo Rosja zdaje się nie ma takich zasobów, żeby tą Ukrainę podbić. Oczywiście niestety też nie jest tak, że Ukraińcy mają zasoby, żeby te terytoria, które okupuje ci Rosja, odbić. Ale nie tylko to jakby wpłynęło na mój tok myślenia. Też to, że w czasie tych wielu miesięcy bardzo intensywnego wsparcia ze strony Polski, to na każdym poziomie, dyplomatycznym, militarnym, społecznym. No, po stronie ukraińskiej nie widzieliśmy niestety takiej reakcji, która by nas satysfakcjonowała. Co mam na myśli? Nie mam na myśli słowa po prostu dziękuję, bo był ostatni wywiad w ukraińskich mediach szefa ukraińskiego MSZ-u, Dmytro Kuleby, który powiedział, że Polska czuję, że my nie jesteśmy wdzięczni, a przecież my tyle razy dziękowaliśmy. Ale to nie chodzi o podziękowania, tylko chodzi o to, że skala jakby pomocy, którą okazała Polska, naturalnie spowodowała pewne oczekiwania, że my będziemy traktować przez Kijów w sposób taki, na jaki zasługujemy. I to się nie spotkało niestety z odzewem. Pierwszym takim, można powiedzieć, dość głośnym jakby sprawdzianem tego, czy dość takim dowodem na to, że strona ukraińska nie zachowuje się tak, jak byśmy oczekiwali, naturalnie była katastrofa w Przewodowie. Zginęło wówczas 2 obywateli Polski, niestety mimo dowodów, że to była ukraińska rakieta, oczywiście wystrzelona niecelowo, tylko wiadomo, w toku wojny takie rzeczy się zdarzają. Niemniej Ukraińcy nie wzięli na siebie tej odpowiedzialności, nie chcieli zrekompensować chociażby rodzinie ofiar, że tak powiem, straty, która poniosła. No i do samego końca zaprzeczali, że to jest jakby ich rakieta. Mieliśmy też historię z ekshumacją zwłok ofiar oczywiście ludobójstwa na Wołyniu. Tutaj niestety w ostatnich miesiącach praktycznie nie zrobiono nic, co by tą sprawę popchnęło do przodu. Znaczy, przepraszam, w ostatnim czasie faktycznie te ekshumacje gdzieś tam w jednym miejscu drgnęły, ale jak na nasze oczekiwania jest to jakby kropla w morzu potrzeb. Warto podkreślić, że tak naprawdę niewiele by kosztowało stronę ukraińską to, żeby jakby odpowiedziała na to oczekiwanie strony Polski, bo przecież to nie jest tak, że na Ukrainie mamy jakiś opór społeczny wobec ekshumacji. Mi się wydaje, że ukraińskie społeczeństwo w ogóle nie wie, że taki problem w ogóle występuje.
kieruje. No i na końcu taką już jakby czarą, którą jakby się przelała i w tych relacjach polsko-ukraińskich cierpi naprawdę z moim zdaniem kluczowym źródłem napięcia, to wcale nie jest ten konflikt o zboże. Znaczy on oczywiście jest obiektywny, jest jakby trudny, bo Ukrainie zależy na tym, żeby jak najwięcej tych produktów sprzedać, szczególnie, że ma zablokowane Morze Czarne. Nam zależy na tym, żebyśmy przede wszystkim nasze produkty rolne tutaj byli w stanie tak powiem, rozparcelować po polskim rynku. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę kluczowy był taki geopolityczny zwrot Kijowa, który polega na tym, że Kijów mocniej zaczął współpracować z Berlinem i jakby z kilku potwierdzonych źródeł, no wiemy wszyscy, że ta orientacja na Berlin, która się zaczęła, ona też się odbywa kosztem relacji z Polską. To znaczy jest taka teza, tutaj ja na początku nie byłem przekonany, ale jednak się po czasie przekonałem, że elementem porozumienia niemiecko-ukraińskiego jest to, żeby też jakby zdystansować się trochę od Polski. No, niemiecki rząd bardzo pamięta bardzo silną krytykę, jaka spotkała Berlin ze strony Polski, szczególnie za bardzo umiarkowaną pomoc na Ukrainie. Więc to jest jakby szokiem dla polskiej opinii publicznej, że kraj, który miał właśnie być w sojuszu stricte geopolitycznym z Polską, który tak wiele zrobił, nagle się okazuje, że przestaje być nie tylko najważniejszy, ale w ogóle ważny i to jeszcze można powiedzieć zdradzony przez Niemców, którzy na początku wojny zamiast czołgów chcieli wysłać 5000 hełmów. Więc jakby ta skala też można powiedzieć pewnej symboliki, którą tutaj widzimy, jest na tyle duża, że zupełnie zmienił się pewien klimat społeczny. Moim zdaniem nie do utrzymania jest jakby taki, niezależnie od tego, kto będzie władzę dzierżył w Polsce po wyborach, nie do utrzymania jest jakby taki poziom bliskości, którym obserwowaliśmy na początku. Na to oczywiście nakłada się ta dyskusja, którą w polskiej publicystyce można było nazwać sporem między właśnie romantykami, nie wiem, nieromantykami, realistami. Oczywiście jest to taka kalka bardzo mocno jakby uproszczona, no niemniej istotą tego sporu jest to, że tak zwani realiści wskazywali, że myśmy za bardzo emocjonalnie przywiązali się do Ukrainy. Owszem, Ukrainę trzeba wspierać, ale nie zapominajmy, że jakby nawet w czasie wojny polityka ma jakby znaczenie, różnice interesów występują i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jakby Polska, bardzo często polskie państwo zachowuje się tak jak w relacjach międzypaństwowych, tak się zachowują ludzie w relacjach międzyludzkich, co jakby nie powinno mieć miejsca. No i tutaj faktycznie ja postawiam taką tezę, że tylko ten zarzut jest częściowo uprawniony. Znaczy faktycznie jest tak, że my teraz troszeczkę jakby bardzo mocno reagujemy na to, co strona ukraińska jakby zrobiła. To, że minister Rau nie pojawił się w Kijowie, to, że wysłamy bardzo jakby twarde sygnały. To jest moim zdaniem przejaw nie tylko kampanii wyborczej, ale właśnie przejaw taki syndrom trochę zdradzonej żony. To znaczy teraz po prostu chcemy pokazać Ukraińcom, jak bardzo my jesteśmy rozczarowani po prostu ich postawą. I moim zdaniem czasami nawet ta retoryka jest za ostra, bo ona uderza w wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. No niemniej jakby kończę ten tekst taką konkluzją, że to nie jest tak, że te stosunki teraz jakby będą zupełnie i jakby wszystko, co się wydarzyło po 24 lutego jest jakby nieaktualne. Wręcz przeciwnie, uważam, że jakby wojna wypchnęła tak naprawdę Polskę, Ukrainę na pewną trajektorię wzajemnych stosunków, które oczywiście nie są skazane na sukces, ale tworzą wiele płaszczyzn do współpracy, które zresztą są realizowane, przynajmniej niektóre, nie wiem, mamy intensywną współpracę infrastrukturalną, jesteśmy coraz bliżej jakby połączeni, współpracę energetyczną, biznesową i tak dalej, i tak dalej. Więc ta teza nie jest wcale taka bardzo ponura, jakby to wskazywała diagnoza, bo uważam, że te relacje można odbudować. No niestety jednak przyjmując tą warunkowość, ponieważ no, strona ukraińska ewidentnie założyła, że jakby Polska przez to, że identyfikuje swój interes strategiczny w taki sam sposób jak Ukraina, czyli że Rosja jest największym zagrożeniem, to znaczy, że nie trzeba się starać o polskie względy, można zignorować część polskich tutaj oczekiwań, właśnie dlatego, że i tak Polska będzie wspierała Ukrainę. Takie założenie było w Kijowie i my z tego założenia musimy Kijów niestety musimy pokazać, że to założenie jest błędne. Że nie jest tak, że wsparcie Polski jest jakby zawsze bezwarunkowe, darmowe. Wsparcie owszem, ale no, w kolejnych miesiącach no, pod pewnymi warunkami, które strona ukraińska powinna spełnić. A może warto czekać na jakąś zmianę w elicie ukraińskiej, żeby się utrzymywać relacje, jakoś te relacje prowadzić, ale czekać na poważne otwarcie już na zasadach odpowiednich wzajemności, ale znowu ekipą w Kijowie. Pytanie jest, czy faktycznie jest tak, że my na Ukrainie mamy dzisiaj taką jakby, nie wiem, klarowną siłę polityczną, która by była taką właśnie polską siłą, tak jak to Niemcy bardzo często i dobrze
robią ze swojej perspektywy oczywiście, inwestując w takie soft power, instalując poszczególne organizacje polityczne, które właśnie urabiają opinię publiczną, jakby inwestują też w relacje z poszczególnymi politykami, środowiskami, mediami, po to, żeby właśnie tworzyć to takie zaplecze wspierające współpracę Niemiec z Niemcami, jakby na takiej właśnie zasadzie, na jakim Niemcy tego chcą. Mi się wydaje, że to jest właśnie zaniedbanie polskiego rządu, to znaczy to nie jest tylko zaniedbanie tego, ale w ogóle zaniedbanie całej III RP. Myśmy bardzo dużo dla Ukrainy zrobili, nie tylko w ostatnich miesiącach, ale w ogóle na przestrzeni 30 lat. Tą rolę adwokata myśmy pełnili w sposób bardzo intensywny, w zasadzie ponadpartyjnie. I problem moim zdaniem właśnie polega na tym, że my, o ile dzisiaj zdobyliśmy przychylność ukraińskiej opinii publicznej, ukraińskiego społeczeństwa, co jest w ogóle dużym takim naszym sukcesem, który myślę, że właśnie będzie pracował na rzecz tego, że te relacje mogą być dobre, o tyle niestety myśmy chyba nie wykonali odpowiedniej pracy polegającej na tym, żebyśmy budowali wystarczające relacje z ukraińskimi politykami, ukraińskim zapleczem eksperckim i tak dalej, żebyśmy byli obecni tam instytucjonalnie silniej na Ukrainie. No właśnie po to, żeby każdorazowo, kiedy ukraińskie państwo podejmuje decyzję, która nie jest jakby zgodna z polskim interesem, żeby pojawiły się na Ukrainie głosy krytyczne, które by podnosiły koszt polityczne takiej decyzji. I dzisiaj niestety tak nie ma. Nie ma tych polityków, którzy głośno właśnie by oczekiwali od prezydenta Zełenskiego właśnie otwarcia ekshumacji. No i niestety trzeba powiedzieć wprost, to nie jest tak, że prezydent Zełenski czy jego administracja jakby to blokują i to oni są jakby głównym problemem, bo przecież to i przed prezydentem Zełenskim, i przed wojną ta sprawa również się nie posuwała do przodu, mimo tego, że była inna konstelacja polityczna. W związku z tym no, nie ma niestety dzisiaj na horyzoncie takich łatwych odpowiedzi na zasadzie, jeżeli nie będzie prezydentem Zełenski, a wybory prezydenckie są być może w przyszłym roku już na Ukrainie, to ta sytuacja będzie lepsza. Więc mówię, inwestujmy w relacje z poszczególnymi politykami. Oczywiście nie jest tak, że prezydent Zełenski jest skreślony i z nim te relacje należy zerwać, aczkolwiek należy mu wyraźnie zasygnalizować, że tego typu wolta, którą on jakby popełnił, jakby powinna go też odpowiednio kosztować i no i to powinno być, że tak powiem, odczuwalne. Pytanie, jak w ogóle powinna wyglądać polska polityka wobec Ukrainy w kontekście relacji tego państwa z Niemcami? Czy jest tak, że może Polska powinna utrzymywać inną oś, że nie ma sensu, nie ma szans realnych rozerwać sojusz, skoro Berlin uznał, że jak na razie przynajmniej Rosja jest spalona, to będzie budować swoje wpływy w Kijowie? Oczywiście racją jest to, że Niemcy mają bardzo istotną pozycję w Unii Europejskiej, więc no nie przypadkowo strona ukraińska zabiega o to, żeby te relacje z Berlinem były dobre. W tym sensie naciska na Berlin, aby Berlin chociażby przyczynił się do tego, aby w grudniu Ukraina mogła już rozpocząć rozmowy akcesyjne i to członkostwo w Unii Europejskiej przybliżyć. Tutaj na pewno na tą decyzję, na której bardzo zależy Zełenskiemu, większy ma na pewno Berlin niż Warszawa. Więc nie ma co się zrzymać i to jest jakby jakaś faktycznie lekcja realpolitik, która jakby w Polsce jest. Natomiast moim zdaniem długofalowo strona ukraińska powinna sobie zdawać sprawę, że jeżeli buduje relacje z Niemcami, to nie kosztem Polski. To znaczy moim zdaniem nie docenia tego, jak mimo wszystko, nie chodzi tylko o samą wdzięczność, chodzi o po prostu elementarny interes, który ja uważam, że strona ukraińska po prostu niewłaściwie zdefiniowała, bo zdefiniowała go w ten sposób, że nie musi się starać o względy Polski, bo Polska i tak zrobi to, co będzie Ukraina chciała, bo ten po prostu wspólny wróg, jakim jest Rosja, on powoduje, że tak naprawdę te interesy są bardzo mocno jakby zazębione. Natomiast no, prawda jest taka, że dzisiaj klimat społeczny w Polsce jest tak bardzo nieprzychylny dalszemu wsparciu Ukrainy. Pojawiają się tutaj kolejne badania pokazujące, że znacząco tą pomoc Polacy oczekują, żeby albo wyhamować, albo właśnie uwarunkować je licznymi tutaj obostrzeniami, że strona ukraińska zdecydowanie nie oceniła tego, że ten społeczny nacisk będzie jakby taki silny. W związku z tym ja tak uważam, że nie powinniśmy oczekiwać i jakby skupiać się na tym, żeby tutaj Kijów zrywał relacje z Berlinem, bo nie tędy droga. My powinniśmy dbać o to, żeby Kijów respektował naszą rolę tak, jak my tego oczekujemy i tak, jak jest to w interesie, uważam, Ukrainy. Znaczy trzeba im jakby pokazywać, że też właśnie to wsparcie nie jest darmowe, ale to
ale to właśnie jest tak, że ta Polska i szczególnie jeśli mówimy o dyskusji w NATO, w mniejszej mierze w Unii Europejskiej, bo w NATO mamy wszystko silniejsze pozycje, bo tam nie ma tych wszystkich kontekstów związanych z praworządnością i tak dalej. Też pozycja Polski jest inna, bo też jest z racji chociażby siły armii ma dużo więcej do powiedzenia, więc jeżeli Ukraina chce wejść do NATO, to na takiego sojusznika Polska powinna liczyć. Oczywiście to nie jest sojusznik, który będzie w stanie samodzielnie taką decyzję przeprowadzić, ale tutaj opór Polski, czy chociażby osłabienie takiego dyplomatycznego wysiłku na rzecz właśnie tej kampanii promocji członkostwa Ukrainy w NATO może spowodować, że to członkostwo może się oddalić. Także warto pamiętać o tym, że mimo tego, że myśmy wysłali dużą część naszego uzbrojenia i to Mateusz Morawiecki w wywiadzie podkreślił, że my już nie mamy de facto czego wysyłać na bieżąco, bo po prostu tak dużo tego sprzętu poszło, że dzisiaj musimy zadbać o uzupełnienie własnych zapasów. Pewnie strona ukraińska też to przekalkulowała i stwierdziła, że skoro właśnie to, co najcenniejsze dla nich już otrzymała, no to dalej się nie musi starać. Natomiast wciąż mamy bardzo dużo jednak lewarów na Ukrainie. Wciąż mamy wiele kwestii, na których Ukrainie zależy. Przecież my wstrzymaliśmy import, ale przecież nie wstrzymaliśmy tranzytu, więc jakby kwestia rozbudowy połączeń tutaj wewnętrznych w Polsce też jest bardzo istotna dla Ukrainy. Więc moim zdaniem wysyłanie takiego, moim zdaniem właśnie cichego sygnału pod tytułem słuchajcie, my jesteśmy w stanie się zmobilizować i szybciej pewne rzeczy infrastrukturalne zrobić, no ale oczekujemy tego, tego i tego. Jeżeli tego nie będzie, no okej, nie będziemy manifestacyjnie czegoś hamować, no ale tutaj można się decydować na pewną jakby obstrukcję, na jakiś rodzaj strajku włoskiego, czegoś, jakichś działań, które właśnie nie rodziłyby kosztu wizerunkowego na arenie międzynarodowej, nie pokazywałyby Polski jako właśnie tego, który wstrzymuje pomoc, ale jednocześnie byłoby klarownym sygnałem do władz Ukrainy, słuchajcie, my nie jesteśmy zadowoleni, jeżeli wy nie respektujecie naszych interesów, my również czujemy się zwolnieni z tego, żeby wasze interesy respektować. A z drugiej strony my liczyliśmy, że powstanie jakaś współpraca między Polską a Kijowem, nawet w Warszawie liczono, że rozszerzenie, o które będzie bardzo, bardzo trudno, o Kijów dałoby Polsce nowe możliwości gry w Unii Europejskiej. Coś się z tego zostało? Może jest tak, że często chodzą nas głosy, że polityka Zełenskiego to jedno, a następnie Ukraińców to drugie i że może faktycznie ten sojusz, tak jak wiele innych, musi się rodzić latami, że nic nie zbudowano od razu i nic nie zbudowano naraz. Teraz jest kryzys, bo Zełenskiemu taktycznie potrzebne jest albo osobiście, albo dla interesów paru oligarchów potrzebny jest kontakt z Berlinem, żeby właśnie kosztem Polski trochę rubelków zarobić, czy tam trochę euro zarobić, ale interesy, nastawienia są stałe i koniec końców w perspektywie nie dni, czy tygodni, albo miesięcy, tylko w perspektywie lat współpraca Polski i Kijowa i w Europie, i w Unii Europejskiej będzie kluczowa. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, jak te ostatnie wydarzenia wpłynęły na percepcję potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej przez Polaków. Faktycznie myśmy, i szczególnie obóz rządzący, dążył do tego, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, ponieważ chcieliśmy przesunąć tę granicę z zachodu na wschód, czy jakby zrobić jakby taki manewr, który Niemcy zrobiły z Polską, czyli Polska w Unii Europejskiej przesuwa tak naprawdę Unię Europejską na wschód, powodując, że Niemcy stają się właśnie nie krajem flankowym, tylko w centrum i jakby oddalają też różnego typu ryzyka i zagrożenia jakby od własnej granicy. I tak samo my oczywiście chcielibyśmy zrobić z Ukrainą. Myślę, że tutaj bardzo ważnym kontekstem dodatkowym właśnie było to, że liczyliśmy na ten geopolityczny sojusz. Znaczy liczyliśmy na to, że Ukraina ze swoim potencjałem ludnościowym, terytorialnym będzie tym brakującym ogniwem, który pozwoli nam balansować tę rolę Niemiec czy Francji jakby w Unii Europejskiej, czy że po prostu nasz region będzie miał dużo więcej do powiedzenia razem z Ukrainą. No ale to założenie zakładało taką solidarność regionalną. Zakładało to, że faktycznie Ukraina będzie widzieć Polskę jako tego wiodącego partnera i ostatnie wydarzenia pokazały, że niekoniecznie tak musi być. A więc jeżeli faktycznie my nie będziemy mogli liczyć na Ukrainę w sporach chociażby z Niemcami, to moim zdaniem ta determinacja do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, szczególnie na polskiej prawicy, będzie radykalnie spadać. Bo tak naprawdę to ten motyw geopolityczny był takim głównym motywem otwarcia Unii na Ukrainę, a nie przecież to, że po prostu
Unia Europejska się powinna po prostu powiększać, bo im większa, tym lepsza. Takiego myślenia na pewno na polskiej prawicy nie ma. Tak samo myśmy przełykali, że tak powiem, taką gorzką pigułkę tego, że no, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Ukraina w Unii oznacza też większe transfery pieniężne do Kijowa, no pewnie kosztem w jakiejś mierze Polski, no ale liczyliśmy, że to właśnie zrekompensujemy sobie owocną jego polityczną współpracą, a tymczasem okazuje się to bardzo wątpliwe. Więc ja bym się nie zdziwił, jeżeli faktycznie te badania opinii publicznej będą pokazywać spadek też poparcia Ukrainy, wejścia Ukrainy do Unii. Pewnie nie na tyle ten spadek będzie silny, żeby z tego procesu w ogóle się wycofywać i to nie będzie tak, że politycy będą czuli presję, aby rezygnować z tej działalności dyplomatycznej na rzecz Kijowa, no ale na pewno już będzie wpływać na determinację polskich władz. Znaczy, na pewno dzisiaj polskie władze, mówiąc opinii publicznej, że pewnych rzeczy my nie zrobimy dla Ukrainy i nawet jeśli to się będzie kosztem jakiegoś kolejnego czy wydłużenia procesu akcesji, to będzie to dla polskiego społeczeństwa jakoś zrozumiałe, jeżeli będzie oczywiście dobry powód po polskiej stronie. Wydaje mi się, że kilka miesięcy temu takiego klimatu nie było, że wszyscy tutaj bardzo mocno kibicowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby to było jak najszybciej i dzisiaj chyba już z tego klimatu niewiele zostało. I tak to w tej chwili wygląda. Można powiedzieć, że po tych kilku tygodniach kryzysu zbożowego relacji, no ale w ogóle od początku wojny udało się Berlinowi wyjść z defensywy i tak jak kiedyś mówił, już jak to powiedział, to wtedy był już byłym ambasadorem Niemiec w Polsce, niemiecki dyplomata, Polska ma swoje 5 minut, ale to się szybko skończy i rzeczywiście Berlin, nie wiem czy siłą finezji, chyba raczej nie, ale siłą pieniędzy, siłą finansów rzeczywiście zredukował rolę Polski i powrócił, odzyskał inicjatywę na europejskiej scenie politycznej? Myślę, że aż tak daleko bym nie szedł, to znaczy dalej myślę, że Berlin jakieś koszty wizerunkowe swojego braku liderstwa płaci. Chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że też ta zmiana wizerunku Berlina też wynika z tego, że ta pomoc, która idzie na Ukrainę, ona oczywiście jest dalece niewystarczająca, szczególnie mając na uwadze potencjał, zasoby, jakimi dysponuje Niemcy, no ale jednak coś tam na tą Ukrainę płynie, prawda? I to nie są już tylko hełmy, to też jest bardzo zaawansowane uzbrojenie. Więc też strona ukraińska przekonała Niemcy do tego, że po prostu warto ją wspierać w szerszym zakresie. Niemcy chwalą się, że pomagają prawie najwięcej na świecie. No to jest akurat już, można powiedzieć, cynizm, z którym trzeba, że tak powiem, się skonfrontować, bo dane, które Instytut Kiloński przedstawia, na którym bazują liczni dziennikarze, no przedstawia zobowiązania, które nie zostały zrealizowane, więc moim zdaniem faktycznie ten PR, Niemcy dbają o ten PR, zdają sobie z tego sprawę, że byli w defensywie. Trochę udało im się, tak powiem, zatrzeć to takie najgorsze wrażenie, ale ja mam wrażenie, że jak w tym dościpie niesmak pozostał, to znaczy dla krajów naszego regionu, nie tylko Polski, postawa Niemiec była rozczarowaniem i owszem, dzisiaj to rozczarowanie jest mniejsze, ale myślę, że wszyscy w regionie wiedzą, że jeżeli doszłoby do potencjalnej agresji rosyjskiej na kraje naszego regionu, no to postawa tutaj Berlina nie jest pewna. Nie chcę powiedzieć, że Niemcy nam na pewno nie pomogą, bo to nie mam podstaw i to nie byłoby zbyt daleko idące, ale już no, doświadczyliśmy tego, że Niemcy mają po prostu nie tylko i to przed wojną było widoczne, ale i po wojnie jednak problem z tym, żeby uczynić z Rosji po prostu nie chcę powiedzieć wroga, uczynić kraj, który po prostu stanowi najważniejsze zagrożenie dla ładu międzynarodowego. To niemieckie podejście do tego, że nie należy, że tak powiem, jakoś tam przesadnie palić mostów i tak dalej, to moim zdaniem jest czymś, co będzie trwale niestety różnicować, tak powiem, Polskę i Berlin, ale też Berlin, myślę, że kraje naszego regionu, szczególnie takie jak Czechy, które wcześniej nie miały aż takiego poczucia rozbieżności interesów, jeśli chodzi o politykę wschodnią, ale za obecnego premiera Fiali ten kierunek czeski jest bardzo podobny do polskiego, czy był podobny do polskiego przez długi okres i zdystansowany do Niemiec, więc
Więc Niemcy, mówię, wyszły z, tak powiem, z takiej najtrudniejszej dla nich sytuacji, ale wciąż daleko, myślę, do odzyskania tego wizerunku Niemiec jako takiego lidera Europy, bo za mało zrobiły, aby taki wizerunek po prostu posiadać. Ja tym mówił Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Panie redaktorze, panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.